Hop, hop, hej, hej! Cześć, kochani! Jak wam mija dzisiejszy dzień? Bo mi fantastycznie! Razem z moim pupilem wybieramy się dzisiaj na spacer do parku. Ostatnio uczę swojego pieska aportowania. Coraz lepiej mu to wychodzi, ale jeszcze musimy troszeczkę poćwiczyć. Dlatego wybieramy się dzisiaj do parku. Jeśli jesteście ciekawi, jak mu tym razem pójdzie, to zapraszam do obejrzenia filmiku. Azor, Azor, gdzie jesteś? No gdzie ten piesek się schował? Chyba bawi się ze mną w chowanego. Azor, Azor, no chodź, bo spóźnimy się do parku. Hau, hau, hau! Hau, 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 hau. Azor? Piesku? Gdzie ty się tak ubrudziłeś? Ojejku, co to za dziwna, lepiąca maść, którą masz na sobie? No gdzie ty byłeś? A mieliśmy pójść do parku, aby poćwiczyć twoje aportowanie. No i co teraz? W takim razie zamiast do parku bawić się, Azorku, będziemy musieli teraz pójść do mojej siostry Barbie, do leczniczy zwierząt. No nie możesz być taki brudny, musimy cię wykąpać. A ja nie mam odpowiednich środków do kąpieli, więc musimy zawitać po drodze do mojej siostry. Wszystko chyba już zrobiłam i posprzątałam, super! To teraz mogę usiąść i wypić sobie herbatkę z moją przyjaciółką. Na dzisiaj to już chyba koniec pracy. Barbie! Barbie, gdzie jesteś? Siostrzyczko Barbie! Jejko, gdzie ona jest? Jaka ta lecznicza jest ogromna, wielka, wow! Też bym chciała w takiej pracować, ale najpierw muszę poszukać swoją siostrę. O, Chelsea, cześć! O co chodzi? Nie miałaś być przypadkiem teraz w parku rozrywki ze swoim pupilem i ćwiczyć aportowania? Tak, miałam być, Barbie, wiesz, ale ledwo zdążyliśmy wyjść, a tutaj patrzę, Azor cały w jakiejś dziwnej mazi, na dodatek takiej lepiącej, klejącej, błotnistej, zielonej. Nie wygląda to za dobrze, chyba będzie trzeba go umyć, wiesz, wykąpać. No to świetnie się składa, Chelsea, nie ma problemu, akurat mam przerwę, to będę mogła twojego pupila wykąpać. Zaraz zobaczymy, co to za dziwna, zielona, klejąca maś, o której mówisz. Cześć, Azorku, a gdzie ty się tak ubrudziłeś? Zaraz zobaczymy, co to za dziwna, klejąca maś. Ojejku, faktycznie jest dziwna, zielona i taka gluciasta. Gdzie ty byłeś na spacerku, co? Oj, Azor, Azor, chodź, wykąpiemy cię. Azorku, więc najpierw nałożę na twoją łapkę taką fajną gąbeczkę. O, i teraz będziemy mogli się szorować. Chelsea, Chelsea, proszę przeprowadź swojego pupila tutaj. Przygotowałam już wszystkie produkty, którymi będę kąpała Azorka, więc teraz tylko wystarczy, aby wskoczył do wanny i możemy zaczynać kąpiel. Cieczko, a powiedz, czy długo tobie to zajmie dzisiaj? Ponieważ chciałabym jeszcze wybrać się do parku, aby poćwiczyć aportowanie z Azorkiem. Jeśli Azorek będzie grzeczny i nie będzie się wiercił, będzie ze mną współpracował, to kąpiel pójdzie bardzo, bardzo szybko, Chelsea, spoko. Spokojnie. Och, Azorku, jaki ty jesteś brudny! Gdzie ty biegałeś i skąd masz tą zieloną maść? No nie idzie jej zmyć, nie jest to takie łatwe, ale zaraz sobie poradzimy i będziesz czyściutkim pieskiem. Jeszcze tylko wezmę sobie jakiś szampon, który by tutaj wziąć. Tutaj są ręczniki. A może ten, tak, ten chwycę i tym umyję dzisiaj Azorka. Azorku, no nie ruszaj się, tak nie podskakuj. Ho, 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 ho. Ja wiem, że się cieszysz, wiem, ale jeszcze chwileczkę musisz wytrzymać. Za chwileczkę pójdziesz, Chelsea, na spacer, pójdziesz. Chelsea, twój pupil jest już wykąpany, czyściutki i pachnący. Nie było łatwo domyć tę zieloną maść. Jestem ciekawa, co to takiego było. Naprawdę, gdzie ty się szwędasz, Azorku? Ale skorzystam z okazji i jeśli jesteś tutaj z Azorkiem, to zrobię mu prześwietlenie, dobrze? A teraz stój spokojnie, nie ruszaj się, bo będzie zaraz prześwietlenie. I uwaga! Pciuch! O, poszło super. Za chwileczkę zobaczymy twoje zdjęcie, ale na pewno będzie wszystko w porządku. Abi, jak? Czy mój piesek jest zdrowy i czyściutki? Czy możemy już iść ćwiczyć aportowanie? Ja się nie mogę doczekać i Azorek już też. Chelsea, twój Azorek jest czyściutki i zdrowiutki, więc możecie śmigać na plac.
Ale następnym razem, Azorku, uważaj, gdzie wskakujesz. Chelsea, pilnuj Azorka, ok? Aby nie wskakiwał w takie mazie. Nie mam pojęcia, co to było, ale ciężko to się zmywało z jego sierści. Więc uważajcie, ok? Barbie, będę uważała. Dziękuję Tobie bardzo, że wyczyściłaś, wykąpałaś mojego pupila. No dobrze, Azorku, no to teraz pójdziemy prosto na plac zabaw, aby się pobawić i poaportować. Teraz już nigdzie mi nie uciekaj, abyś znowu nie przybrudził się tak mocno jakimiś dziwnymi substancjami. Azorku, swoją drogą, ciekawe, kiedy będą te zawody aportowania, prawda? A może byśmy się do nich przygotowali bardzo dobrze i wzięli udział? Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ho, 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 ho! No to świetnie, bardzo się cieszę, że się zgadzasz. No to co? Biegniemy ćwiczyć! A Was, moi drodzy, zachęcamy, abyście zasubskrybowali kanał Kocham Zabawki, ponieważ wtedy będziecie dowiadywali się o wszystkich nowościach, jakie pojawiają się na kanale Kocham Zabawki. No i oczywiście dajcie lajka, czyli łapkę w górę. Będzie nam bardzo, bardzo miło. No i co? Dodawajcie komentarze. Możecie wpisać, jakie bajki chcielibyście na przykład obejrzeć. No to pozdrawiamy Was, pa pa, a my idziemy się bawić.